Dzień doberek! Dzisiaj przepis na ciasto jogurtowe z owocami i kruszonką. Pokażę krok po kroku, jak zrobić takie ciacho. Zapraszam! Składniki na dużą formę do pieczenia 25 na 35 cm, jak zwykle wyłożoną papierem do pieczenia. Kruche ciasto. Mąki pszennej potrzeba 210 g. Wysypujemy na czysty, wymyty wcześniej blat, osuszony. Do tego sobie rozsypujemy to trochę dalej. I żeby była kruszonka złodziutka, to dosypujemy cukier do tego. Najlepiej jest sobie już wymieszać tą mąkę z cukrem. Najpierw, żeby już to było dobrze wymieszane ze sobą. No i jak to już jest dobrze ze sobą wymieszane, no to jeszcze zostało nam do dodania tutaj masełko. No i to wtedy taka będzie najprostsza wersja. Masła by tutaj było potrzeba tak 100 g, czyli w takim razie to będzie trochę mniej niż pół kostki. Można dodać też trochę więcej. No i co? I mamy zabawę z ugniataniem. Formujemy kulę. O, formujemy właśnie taką kulę z tego kruchego ciasta. Jak jest ładnie właśnie uformowana, widać, że wszystko się dobrze ze sobą skleiło, no to wtedy wystarczy po prostu włożyć do woreczka takiego zwykłego śniadaniowego i zanim będziemy to wykorzystywać jako ciasto do upieczenia, to trzeba teraz włożyć do lodówki na pół godzinki, można włożyć, no albo jak już jesteśmy na dobrym etapie zaawansowania z ciastem, to można sobie włożyć na 15 minut do zamrażalnika, to się szybciej schłodzi. 400 g owoców to takie dwie mniejsze pomarańcze. Trzeba teraz ładnie obrać i pokroić na cząsteczki. I przekrajamy na takie cząsteczki. Mogą być po trzy, oczywiście mogą być inne owoce, nie muszą być pomarańcze. Mogą być truskawki, maliny, nie wiem, może ktoś by wolał sobie dodać borówki albo jeszcze coś innego. Przeróżne. Jabłka po prostu też mogą być najzwyczajniejsze takie. O. No i jeżeli nie nakładamy jeszcze na ciasto tych owoców, to można schować je na razie do lodówki, żeby też nam tak nie obsychały. O. Nagrzewamy piekarnik do 160 stopni z termoobiegiem. Jeżeli ktoś nie ma termoobiegu, to można właśnie do 170 podkręcić. Składniki na ciasto. 6 jajek ubijemy z cukrem. Oczywiście najlepiej wymieszać mikserem, bo to się najlepiej wtedy nam wszystko połączy. Cukru potrzeba tutaj 1,5 szklaneczki na te 6 jajek. Albo można dodać stewię, czyli słodzik bez cukru. Wtedy dodajemy go 2 razy mniej, więc wyjdzie nam 2/3 szklaneczki. Jajka ubite, bo teraz mąka pszenna. 700 g. Można albo odmierzyć w takiej miarce. To tutaj 700 g mąki, to jak widać, to moja taka cała. I to wtedy wyjdą nam tak 3 1/3 szklanki. 3 całe szklanki i 1/3. Powoli to wsypiemy, wymieszamy najpierw mieszadełkiem. O. A jeśli chodzi o cukier, to tak dla ciekawości, to nie jest tak 1:1, jeśli chodzi o miary właśnie mąki, wody, właśnie cukru czy innych rzeczy. Tutaj właśnie trzeba popatrzeć, że jeżeli cukru było 1,5 szklanki, to wtedy wychodziło, że to jest 360 g. Także jak widać, inną wagę będzie miał tutaj cukier, inną wagę mąka, inną jeszcze inne składniki. Ale zawsze warto, można sobie sprawdzić, ile gramów danego składnika, to ile to jest właśnie łyżek albo szklanek. Wtedy to też zawsze ułatwia pieczenie. No i najpierw sobie tak mieszam. O,
i można włączyć mikser, albo ja już sobie od razu dosypię proszek do pieczenia. Także proszku, potrzeba mi tutaj dwie łyżki na taką dużą formę do pieczenia. I zmiksuję i dopiero potem kolejne składniki. Teraz tak można trochę krócej miksować, wystarczy. O. Tylko chwilkę wymieszałam, bo ciasto jest gęste i dodaję właśnie 3/5 szklanki oleju. To właśnie dla ciekawostki, taki olej, 3/5 szklaneczki, to jest 140 ml. Jedna szklanka oleju ma gdzieś 220 gramów, czy tam mililitrów. Jedna szklanka wody to jest 250 ml, albo 250 gramów wody. No, a właśnie jak mieliśmy mąkę, to jedna szklanka to było 210 gramów. Także jak widać, różne wartości. No i teraz sobie dalej miksuję. Ciasto jest dosyć gęste, więc tylko troszkę je znowu wymieszałam. I dodaję jogurt naturalny. To tutaj potrzeba 600 gramów na taką dużą blachę. Czyli to wychodzi, że to jeden taki kubek duży i jeszcze pół. Tyle by było potrzeba jogurtu naturalnego. No i znowu przemieszam szpatułką i dopiero będę miksować. To myślę, że będzie łatwiej wtedy wszystkie składniki odpowiednio ze sobą połączyć. Ciasto przelewamy do formy do pieczenia wyłożonej papierem. Staramy się równomiernie wyłożyć to ciasto. No i wykładamy sobie nasze owoce. I też staramy się w równych odstępach wyłożyć. Kruszonkę rwiemy na drobne kawałeczki, najlepiej rękami. Moim zdaniem tak jest najłatwiej. No i co? Równomiernie rozrzucamy po cieście i wkładamy do piekarnika, rozgrzanego piekarnika do 160 stopni z termoobiegiem lub 170 bez termoobiegu. I będziemy to piec jakieś 45 minut. Będzie trzeba sprawdzić patyczkiem, czy już jest w porządku. Ciasto piekło się 40 minut. No i teraz sobie sprawdzam patyczkiem, czy jest w porządku. Wbijam właśnie tutaj w tą suchą część. Tak. No i po prostu dotykam, czy w środku jest tylko lekko wilgotne, a nie jeszcze takie płynne, paćkowate. No i jest ok. I ostatni etap to nałożenie trochę dżemu na wierzch. Najlepiej w miejscach, gdzie jest trochę mniej kruszonki, czyli bliżej owoców. No i na tych częściach, gdzie tutaj wystaje nam ciasto. I tak prezentuje się ciasto jogurtowe z owocami i kruszonką. Klaudia Supraj z Guzy. Dziękuję Wam za uwagę i zachęcam, żebyście sami spróbowali zrobić takie ciasto. Takie możecie dodać inne owoce, trochę inny dżem na przykład też, albo bez dżemu, chociaż chyba z dżemem lepsze. No. I spróbujcie, pochwalcie się, możecie w komentarzach dodać zdjęcia, jakie Wam wyszły ciacha.